Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. A w naszym plenerowym studiu w Chrzęsnem Jacenty Matysiak, dyrektor Muzeum Cypriana Norwida, fundator zbiorów, prezes Fundacji Muzeum Norwid i przyjaciel Pałacu w Chrzęsnem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego Cypriana Norwida, a nie Cypriana Kamila Norwida? Ponieważ Cyprian Norwid przyjął imię Kamil dopiero przy bierzmowaniu. No właśnie, ale tak się jakoś rozpowszechniło i wszyscy chcą, myślą, że są super poprawni, mówiąc Kamil. No właśnie nie. I czasami nawet spotykamy takie pomyłki, że na przykład jak opis, jak Cyprian Kamil podróżował po Polsce, zanim opuścił ją, co oczywiście nas było wiele lat przed bierzmowaniem. Cyprian Norwid, tutaj prawie zerka, że na nas z pomnika i tu wszystko poprawnie. Cyprian Norwid, człowiek jest natury pielgrzymiej, poecie pielgrzymowi w 200. rocznicę urodzin, powiat wołomiński, ziemia Norwida i cudu nad Wisłą. To napisane jest pod postumentem Cypriana Norwida. Dlaczego tutaj Cyprian Norwid przyjechał? Czego tutaj szukał? Chociaż niedaleko się urodził. Po prostu to było naturalne, że w tamtych czasach odwiedzano się jeżdżąc od dworu do dworu, szczególnie w okresie karnawału, ale ponieważ w momencie, kiedy rodzeństwo, sam Cyprian i jego rodzeństwo zostali sierotami, zamieszkali u swojego opiekuna prawnego, Ksawerego Dybowskiego, w miejscowości Dębinki, 6 km stąd, a jednocześnie, żeby przejechać do Strachówki, gdzie była jego rodzina babki, musiał po prostu tutaj być w Chrzęsnem. Cyprian Norwid bardzo silnie związany z Mazowszem, ale często podając informacje o Norwidzie, mówi się o jego podróżach po Europie, Rzym, wiele tych takich dużych stolic pada, a Chrzęsne, Dębinki, to nie jest taka oczywista wiedza dotycząca Norwida. Ponieważ to jest początek jego życia i jak zawsze na początku niewiele osób było zainteresowanych jego osobą, stąd gdzieś to wszystko umknęło w mrokach niepamięci, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tu w Woli Kozłowskiej jego stryjek mieszkał, więc to przebywanie tu na Mazowszu do 1942 roku, kiedy na stałe opuścił Polskę, było oczywiście związane z tym rejonem. Do Cypriana Norwida przyznaje się wiele miejscowości na Mazowszu. Na północy Mazowszu też dużo o Norwidzie się mówi i pamięta. Kto może czuć się takim, no nie chcę powiedzieć takim właścicielem spuścizny na Mazowszu po Norwidzie? Czy tu w miejscu, w którym jesteśmy, czy na przykład północ Mazowsza? No z przykrością muszę powiedzieć, bo jako gość tego miejsca, ale mimo wszystko, że urzęduję w Dębinkach, powiem dlaczego za chwilę, to jednak dla mnie miejsce numer jeden to będą Głuchy, tam gdzie się on urodził. Mm-hmm. Ale to niedaleko. Też niedaleko. Czy tu powstały jakieś utwory? Wiemy coś na ten temat? Niestety nie. Nic nie wiemy na temat twórczości, która tu została napisana. Mm-hmm. Raczej bym założył, że bardziej to dotyczyło Warszawy, kiedy był w Warszawie. No właśnie, wspomniał pan o Dębinkach i właśnie w Dębinkach powstało Muzeum Cypriana Norwida. No jest pan jego dyrektorem, ale też fundatorem zbiorów. No mocno pan się przyczynił do powstania tego miejsca. No powiem nieskromnie, że chyba tak. Zabiegałem 11 lat o to, żeby powstało w Dębinkach muzeum. Przyszedł rok 200. rocznicy urodzin Norwida i rok, który był patronacki i dzięki decyzjom władz udało się otworzyć to muzeum w Dębinkach. Dębinki są, oprócz Głuch, gdzie się urodził, to są dwa miejsca, gdzie zachowały się autentyczne zabudowania, autentyczny park,
pamiętający czasy Norwida, w których on przebywał. My oczywiście do Chrzęsnego zapraszamy, ale do Dębinek też zapraszamy. I co możemy zobaczyć, co możemy, jakie historie odkryć dotyczące Norwida? Już od samego początku uznaliśmy, że mimo że dwór jest w okresie remontowania go, uznaliśmy, że powinniśmy wyjść w stosunku do osób chcących nas odwiedzić i już po raz trzeci kończymy właściwie, bo zostały nam jeszcze tylko 3 koncerty. Organizujemy latem od pierwszej niedzieli czerwca do mniej więcej w okolicach 24 września co niedziela koncerty szopenowsko-norwidowskie, które oprócz pianistów z najwyższej półki krajowej, ale również zagranicznej, mamy również aktorów młodego bądź starszego pokolenia. A co pana ujęło w Norwidzie, że no, poświęcił trochę pan pół życia tej postaci? No, więcej niż pół życia, ponieważ moja przygoda z Norwidem zaczęła się już w liceum. Bo ja tak powiedziałem, że zakładam, że robi pan jeszcze inne rzeczy niż... Tak, ja całe życie robiłem to innego. Ja śmieję się, że coś, co było moim jakimś tam wewnętrznym hobby, przerodziło się teraz w wieku emerytalnym w moje główne źródło zainteresowania. Jak mówi moja żona, całe życie czytam jedną książkę, a da się tą książkę czytać całe życie, ponieważ za każdym razem, jak się siada do określonego czytania, to można inne wartości odczytać. No właśnie, twórczość Norwida jest bardzo charakterystyczna, można nie znać, ale jak się zna styl Norwida, no to od razu znamy autora tego dzieła. Czy to jest to, co pana tak naprawdę przyciągnęło do Norwida, ta niestandardowość, wyłamywanie się ze schematów? No, musiałbym trochę więcej powiedzieć, na pewno nie mamy aż tyle czasu, jak to się stało, ale na pewno to, co mnie trzyma przy Norwidzie, to właśnie to, że mogę w każdej chwili sięgnąć po tomik jego poezji i zagłębić się i oderwać się i od rzeczywistości. I gdzieś tam poukładać swoje myśli. Dziś wiemy, że to był wielki człowiek, wielki artysta, ale czy zawsze tak było? Ja myślę, że zawsze tak było i dlatego jak każda wielkość nie od razu została zrozumiana. No właśnie. Więc myślę, że tak, ale trudno w to uwierzyć, ale bo w wersji obiegowej jest to, że Norwid był kompletnie zapomniany i no bo jako człowiek może tak, ale wbrew pozorom wcale nie mało jego utworów ukazało się już za jego życia. Chrzęsne, Dębinki, Głuchy to są miejsca w niedalekiej odległości, także jeżeli ktoś z państwa chciałby tak śladami Norwida podążać, to jak najbardziej zapraszamy. On tu chodził pewnie... Na pewno. Po tych ścieżkach tak tutaj jest. Przed pałacem, gdzie my właśnie się znajdujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jacenty Matysiak, dyrektor Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, fundator zbiorów, prezes Fundacji Muzeion Norwid i przyjaciel pałacu w Chrzęsnem, sprzed którego dziś mówimy do państwa i nadajemy nasz poranny program. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję pięknie.